bardziej naukowy, albo może powiedzmy sobie popularno-naukowy, żeby tutaj nikogo nie zrazić, będzie dotyczyła, czy będzie mówiła o tym, co jest nam znowu bardzo bliskie i bardzo aktualne. Myślę, że kwestia i uchodźców, i imigrantów w Polsce i w Europie pojawi się niewątpliwie, ale już oddaję głos panu doktorowi. Proszę bardzo. Doktor, bardzo dziękuję za prowadzenie. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że będę mógł podzielić się z państwem kilkoma refleksjami na temat tak wysoce aktualny, że bardzo trudno będzie zarówno mnie, jak i przypuszczam państwu, w sposób naprawdę skuteczny oddzielić chłodną analizę od emocji. Bo trudno jest mówić zupełnie chłodno o czymś, co w sposób naturalny te emocje wzbudza, rodzi i myślę, że każdy z nas już w tym momencie, zanim zobaczycie państwo to, co ja pokażę, i tak ma odpowiedź na pytanie, czy tak, czy nie. Ja będę się starał, aby zmniejszyć poziom emocji, których chciałbym tutaj uniknąć, opowiadać o tym, nie o tym, co dzieje się dziś, tylko o tym, co działo się nieco wcześniej, i będę starał się pokazać analizę z kilku różnych perspektyw. Proszę państwa, tak jesteśmy skonstruowani w zasadzie już od piaskownicy, że kategoryzujemy ludzi. Mamy grono najbliższych przyjaciół, rodziny i to jest grono my. Wszyscy inni to są oni. Czasem to nie jest rodzina, czasem to nie są przyjaciele, czasem to są kumple z podwórka czy z piaskownicy, czasem to są koledzy z klasy, którzy idą na ustawkę gdzieś wąwóz na czubach między LSM-em a czubami, taki był w czasach mojej wczesnej młodości, tam się chodziło tłuc się z chłopakami z czubów. Było my, oni, takich my, oni, proszę państwa, jest bez liku i za każdym razem, kiedy rysujemy jakąś granicę pomiędzy ludźmi, wtedy jest konflikt. Kilka przykładów. RPA i Bantustany, gdzie biała, 14-procentowa mniejszość zamknęła 3/4 ludności na kilkunastu procentach powierzchni kraju. Drugie bardzo silne kryterium podziału w skali świata to religie. Ile ludzi zginęło w imię religii, w imię tego, że mają rację, nie sposób policzyć. Pracodawcy, pracownicy, perspektywa gospodarki krajowej ani jednych, ani drugich nie interesuje. Interesy niby są wspólne, a często okazują się być sprzeczne. Nie wiem, czy ten obraz najlepiej oddaje charakter konfliktu damsko-męskiego, może niekoniecznie, ale o fakcie istnienia tego konfliktu wszyscy wiemy, w szczególności ci, którzy w związkach tkwią już więcej niż parę chwil. Tu z kolei mógłbym umieścić dwie zupełnie dowolne nazwy, pod warunkiem, że to nie są drużyny z tej samej grupy, które walczą z innymi, no ale to kwestia koloru szalika w sumie sprawę załatwia. Ten konflikt jest dość mało poważny w odróżnieniu od kolejnego, od konfliktów etnicznych, bardzo silnego motoru. No ale cóż, ma być dziś o imigrantach. Proszę państwa, imigranci mają to do siebie, że ogniskują w sobie ogromną większość tych różnic pomiędzy ludźmi, które my w ogóle jesteśmy w stanie sobie jakkolwiek wyobrazić. A to oznacza, że linia podziału my-oni w przypadku mieszkańców rdzennych i imigrantów z natury rzeczy jest wyjątkowo silna i nie ma co temu się dziwić. Ponieważ o jej istnieniu generalnie wiemy, to podchodzimy do sprawy na wiele różnych sposobów. Ja postanowiłem skategoryzować rozmaite podejścia do problematyki imigrantów, tak jak państwo tutaj widzicie, w trzy główne grupy. Pierwsza, zapobiegać pojawieniu się ich. Druga, jeśli już kogoś przyjmować, to tych, którym naprawdę trzeba pomóc, którzy są w potrzebie. Trzecia, przyjmować tych, na których może zyskać państwo, do którego oni przyjeżdżają. No, w gruncie rzeczy, gdyby opowiadać o współczesności, można by jeszcze powiedzieć o polityce zupełnie otwartych drzwi, przyjmować wszystkich, którzy po prostu chcą przyjechać już. To obserwujemy we współczesnej Europie, w niektórych jej państwach, ale o tym miałem nie mówić, tego wątku zatem nie ma. Ten wątek trzeci wydaje się być najbardziej
oczywisty z perspektywy państwa przyjmującego wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że ci, którzy przyjeżdżają, to niekoniecznie jest masa ludzi z plecakami na plecach, którzy sprawiają wrażenie momentami nawet najazdu. Zwróćmy uwagę, że nazewnictwo, którym posługują się media, fala, masa, generuje w nas poczucie zagrożenia. Ale kiedy przyjrzymy się każdemu z osobna, to okaże się, że gdzieś tam jest jakiś Einstein, który też swoją drogą przecież był uchodźcą. Proszę Państwa, do tego zagadnienia, patrząc koncepcyjnie, można podejść na wiele różnych sposobów. Tę kwestię ja pomijam. Nie jestem ani etykiem, ani historykiem. W związku z powyższym o tym nie będzie. Będzie o trzech innych kwestiach. O perspektywie ekonomicznej, gdzie zechcę przyjrzeć się, jak migranci mogą być postrzegani z perspektywy gospodarki państwa, pracodawców oraz pracowników. Następnie perspektywa społeczna, a więc społeczeństwa jako zbioru jednostek, a nie jako zbioru pracowników. Oraz polityczna, tutaj generalnie z perspektywy państwa. Zacznijmy od koncepcji pierwszej. Koncepcji nie przyjmować imigrantów. Proszę Państwa, jeśli mamy imigrantów nie przyjmować i po prostu nie wpuścić, to okazuje się, że najskuteczniejszą barierą jest bariera fizyczna. Te bariery, które my widzimy i o których słyszymy dziś, typu mur na południowej granicy Węgier, nie są tak naprawdę niczym nowym, bo już kilkadziesiąt lat temu Hiszpanie na granicach swoich afrykańskich półenklaw Ceuty i Melili wybudowali nie mury, ale zasieki tak naprawdę. To zdjęcie nocne, a to zdjęcie w ciągu dnia, które w gruncie rzeczy mogłoby być zdjęciem wokół obozu koncentracyjnego, no bo trochę charakter tej bariery przypomina to, co widzieliśmy w obozach. W innych miejscach to są fizyczne mury. Mury, którymi na przykład Izrael niemal całkiem skutecznie już w tej chwili oddzielił się od zachodniego brzegu. Linia czerwona to linia pokazująca, gdzie już w tym momencie mur jest wybudowany według stanu z końca 2014 roku. Z bliska ten mur wygląda tak. Zatem jest to fizyczna bariera. Tego typu mury i podobne pojawiają się także w Europie. W zeszłym roku Grecy na krótkim 12-kilometrowym odcinku swojej granicy z Turcją położyli tego typu barierę. To jest drut z takimi ostrymi jak brzytwa haczykami. Okazało się, że jest to tak skuteczne, że liczba migrantów, którzy przedostawali się przez ten odcinek granicy 12-kilometrowy, wcześniej wynosiła około 1000 osób dziennie, a po położeniu tego muru spadła do raptem 10-12 osób dziennie. Niektórzy mówią tak, nie budujmy murów. Rozmawiajmy z tymi, którzy chcą przyjechać. Być może uda nam się coś im wytłumaczyć. Popatrzcie Państwo na datę. 2004 rok, zatem dobrze ponad dekadę temu, ówczesny niemiecki minister spraw wewnętrznych Otto Schily powiedział, problemy Afryki powinny być rozwiązywane z pomocą europejską w Afryce, a nie w Europie. On postulował, aby ci, którzy chcą tu przyjechać, tam zgłaszali się w swoich krajach, w krajach północnej Afryki, doprowadzonych przez Europejczyków obozów, w których będą składali wnioski o przyjęcie. Europejczycy będą je rozpatrywać. Rozpatrzenie pozytywne oznacza zapraszamy, negatywne wracaj, nie ryzykuj życia przeprawą przez Morze Śródziemne. Otto Schily został wówczas powszechnie zbeształy. No jak tak można? Tymczasem, proszę Państwa, my dokładnie to realizujemy i to czasem w bardzo zaskakujących miejscach. Teraz ze względu na to, co dzieje się w Donbasie, ta sprawa nie toczy się dalej w formule sprzed wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy, ale dokładnie to Unia Europejska, proszę Państwa, zafundowała imigrantom z Dalekiego Wschodu, lokując przy granicy rosyjsko-ukraińskiej właśnie to. Kontenerowe obozy przejściowe, w których migrantów kwalifikowano,
czy mogą się dostać do Unii Europejskiej, czy nie. Podkreślam, granica ukraińsko-rosyjska, daleko, daleko od naszej granicy. No cóż, w wariancie drugim nie przyjmować. Mamy do czynienia z tymi imigrantami, których przyjąć nie chcemy, no bo takie mamy założenie w tym wariancie, ale oni niestety już tu są. Wówczas ich się po prostu eksmituje. Czasem jest to zwyczajna deportacja, czasem jest to deportacja w formule znacznie większej. Przed 6 laty w ten sposób ówczesny prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, wymyślił, że francuskich Romów wyekspediuje do Rumunii. No to bardzo oryginalne podejście. Trochę dziwnym się wydaje, że prezydent dużego europejskiego państwa identyfikuje Romów z Rumunią, gdzie oni też są mniejszością i też są traktowani jako obcy. No ale cóż, tak wyszło. Każdy z nich dostał kieszonkowe 300 euro, opłacony bilet do Rumunii, wysiadł na tym samym lotnisku, kupił bilet powrotny, chwilę potem wylądował ponownie we Francji. Tak się skończyła cała ta akcja. Czasem pomysły są skuteczniejsze, typu mikrokredyty, udzielenie wsparcia na rozwój biznesu w kraju, do którego migrant wraca. No ale cóż, nie oszukujmy się. Jeśli granice nie są do końca zamknięte, to on i tak wróci, skoro już kiedyś zdecydował się przyjechać. Wariant drugi. Jeśli już kogoś przyjmować, to przyjmować uchodźców. Tu, proszę Państwa, konieczne jest słowo wyjaśnienia, ponieważ w obliczu tego, co dzieje się obecnie na świecie i w Europie, ten termin, mam wrażenie, bardzo często jest niewłaściwie rozumiany. Zgodnie z konwencją genewską z roku 1951, podpisaną przez Polskę w roku 91 dopiero, uchodźcą jest każdy, kto na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, podkreślenie jest moje, z powodu tego, kim jest, uprośćmy to tak, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem. Z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Czy jeśli mieszkam w kraju, w którym toczy się wojna i należę do mniejszości etnicznej, która jest eksterminowana przez większość, to ja muszę dowodzić, że ktoś zrobił mi krzywdę? Zgodnie z konwencją nie. Wystarczy, że ja jestem członkiem tej grupy, która zgodnie z wiedzą powszechną jest eksterminowana. Zgodnie z tą konwencją powinienem zostać przyjęty w państwie, do którego zwracam się o pomoc. Zatem uchodźcą będzie osoba, która ucieka z powodu tego, kim jest, w sytuacji, kiedy mają miejsce takie zdarzenia jak terror, wojna domowa i tak dalej, i tak dalej. W skali świata liczebność tej grupy ludzi szacuje się na jakieś 50 milionów, z czego popatrzmy, niespełna 40% to ludzie posiadający status uchodźcy, czyli ludzie, którzy zmienili państwo zamieszkania, poprosili o opiekę i ją dostali, mają papier. Są objęci ochroną. Zatem dwie osoby z każdych 5. Odróżnijmy ich od migrantów ekonomicznych, czyli tych, którzy jadą nie z powodu zagrożenia życia czy zdrowia, tylko dlatego, że chcą lepiej żyć. Zatem nawet bieda skrajna, nawet brak jedzenia nie pozwala nam kwalifikować takiej osoby do grupy uchodźców. Graficznie ująłbym to tak. Uchodźcy to część spośród migrantów tak zwanych politycznych. Mamy jeszcze migrantów ekonomicznych i tych, którzy jeżdżą z innych powodów, na przykład z Finlandii do Hiszpanii na emeryturę, bo tam jest cieplej. Niemniej jednak oni wszyscy są migrantami, zatem stawianie różnicy typu migranci i uchodźcy jest niewłaściwe. Uchodźcy mieszczą się w grupie migrantów. Przyjrzyjmy się perspektywie światowej. 50 milionów według nie do końca oficjalnych danych, plus około 20 milionów posiadających status uchodźcy. Następnie ponad 38 milionów tak zwanych uchodźców wewnętrznych, czyli ludzi, którzy pozostali w państwie, którego są obywatelem, ale musieli się przenieść w inne miejsce w tym państwie, bo tam, gdzie przebywali, na przykład zaczęła się wojna. Przykład Ukraina, inny Kolumbia. Wreszcie tak zwani bezpaństwowcy. Diagram, który tutaj widzimy, pokazuje w długim, ponad 30-letnim horyzoncie czasowym zmienność liczby tych osób, które mają status uchodźcy, a także od drugiej połowy lat 90. dodatkowo liczby osób wymagających opieki, zatem
Zobaczcie Państwo, mamy świadomość tego, że to są ludzie, którzy w gruncie rzeczy wypełniają kryteria bycia uchodźcą, a jednak nikt takiego statusu im nie nadał. Nikt formalnie nie objął ich opieką. Skąd ludzie uciekają i dokąd jadą? Jeśli przyjrzymy się, to dane za rok 2014, ostatnie kompletne, jeśli przyjrzymy się temu, skąd ludzie uciekają, to widzimy nazwy, niemal bez wyjątku, nazwy państw, w których w tej chwili toczą się działania zbrojne lub sytuacja nie wróciła do normy po działaniach, które nominalnie się zakończyły. Popatrzmy, dokąd ci uchodźcy się udają. Udają się wcale nie do tych państw, w których chcieliby się znaleźć w znacznych liczbach. Wcale nie do Stanów Zjednoczonych, bo tam trudno jest się dostać, bo one są daleko. Nie do Niemiec, nie do Francji. One się udają do swoich sąsiadów. Oni się udają do swoich sąsiadów. Przekraczają pierwszą granicę i tam lądują. Warto dodać, że obie te grafiki wyglądają zupełnie inaczej, jeśli chodzi o nazwy państw, z obu stron w każdym kolejnym roku. Bo w każdym kolejnym roku na ziemi, w jakimś państwie coś się dzieje i ludzie stamtąd zaczynają uciekać. Zakończenie tej analizy w tamtym miejscu nie do końca oddałoby charakter tej sytuacji. Bo cóż, przyjęcie miliona ludzi dla 9-milionowej Szwecji jest czymś zupełnie innym niż przyjęcie miliona ludzi dla ponad 300-milionowych Stanów Zjednoczonych. Warto zatem przyjrzeć się perspektywie temu, jakie mamy tło. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, proszę Państwa, państwem najbardziej zaangażowanym w opiekę nad uchodźcami, popatrzmy, jest Liban. W czołówce mamy tutaj pierwsze dwa europejskie państwa, Szwecję i Maltę. Jeszcze ciekawiej wychodzi perspektywa wdowiego grosza. Ile mam i ile daję. I tu, proszę Państwa, okazuje się, że światowym liderem jest Etiopia, w Polsce w zasadzie nazwa będąca synonimem nędzy i gospodarczej katastrofy. Zresztą nie do końca jest to uzasadnione. Niemniej jednak to Etiopczycy biorą relatywnie największy ciężar na własne barki. Tutaj wcale nie widzimy państw najbogatszych. Jak do tego podchodzi Unia Europejska? Gdyby chcieć się przekopać przez dziesiątki tysięcy stron dokumentów na ten temat i wycisnąć je jak cytrynę, w praktyce dochodzimy do takich dwóch stwierdzeń. Po pierwsze, jeśli ktoś przybywa z kraju, o którym powszechnie wiadomo, że jest tam w nim źle, powinien zostać przyjęty, a jeśli z państwa bezpiecznego, to musi udowodnić, nie że on się czuje zagrożony, tylko że już był prześladowany. Jest to dość logiczne. Drugim dokumentem jest tak zwana regulacja dublińska sprzed ponad dekady, która mówi, że pierwsze państwo, do którego uchodźca trafił, powinno ten wniosek rozpatrywać. Z perspektywy tego, co dzieje się dziś w Syrii, jeśli Syryjczyk ucieka do Turcji, która członkiem Unii Europejskiej nie jest, wówczas Grecja, następna w kolejce, może powiedzieć: Turcja jest bezpieczna, nas to nie interesuje. Jeśli Syryjczyk ucieka bezpośrednio do Grecji, wówczas wszyscy poza Grekami w Unii Europejskiej mogą powiedzieć: Grecja jest pierwsza zgodnie z regulacją dublińską, nas ten problem w ogóle nie interesuje. Formalnie tak to wygląda. Jak to wygląda faktycznie? Jeśli cofniemy się w czasie o kilka lat i przyjrzymy uchodźcom z Iraku, ludziom, którzy z Iraku objętego wówczas działaniami zbrojnymi, wojną, uciekali do różnych państw europejskich, mamy tutaj wybraną ich grupę, wówczas możemy prześledzić to, jak różne państwa podchodzą do problematyki uchodźców. W tej kolumnie widzimy, jaki odsetek osób starających się o opiekę w wymienionych tutaj państwach został tą opieką formalnie objęty. I widzimy, cóż, od zera w Grecji, niewiele ponad 1% w Szwecji, po ponad 60% w Niemczech. Warto przyjrzeć się jeszcze ostatniej kolumnie. Jest ona sumą kolumny poprzedniej i wszystkich tych osób, którym dane państwo udzieliło innej formy ochrony. Zatem nie nadało pełnego statusu uchodźcy, nie powiedziało: no dobrze, będziemy wam pomagać zgodnie z konwencją genewską, tylko pomożemy wam w jakiś inny sposób. Tutaj też jest to ciekawe. W Grecji wciąż zero,
W Niemczech niewiele więcej, czyli prawie wszyscy, którym Niemcy zdecydowali się pomóc, dostali opiekę pełną, a na przykład w Szwecji, zobaczmy, aż 80%, czyli 4 z każdych 5 dostało jakieś wsparcie od szwedzkiego państwa. Dlaczego ja to pokazuję? Proszę Państwa, wróćmy do nagłówka tej tabeli. Uchodźcy z Iraku. Proszę mi powiedzieć, czy w Iraku w roku 2007 miały miejsce różne scenariusze zdarzeń? Czy jeden scenariusz? No przecież jeden. Tyle tylko, że każde z europejskich państw inaczej to sobie interpretowało. A więc w praktyce, zobaczmy, nasz stosunek do uchodźców nie wynika z tego, jakie dokumenty podpisaliśmy, tylko z tego, co my tak naprawdę chcemy im dać lub nie dać. Sytuacja w Polsce, warto zejść jeszcze na ten poziom. Od roku 1992, czyli pierwszego po podpisaniu konwencji, wygląda tak. Pomarańczowe słupki, liczba złożonych wniosków. Ostatnio sięga to już 15 tysięcy rocznie, już albo tylko. Słupki zielone to są te osoby, którym państwo polskie zdecydowało się przyznać status uchodźcy, objąć takie osoby ochroną. No, te słupki zielone momentami trudno zauważyć, bo są aż tak małe. Przyjrzyjmy się danym za rok, przykładowo 2013. Ogromna większość złożonych wniosków pochodziła z Rosji, a w praktyce z Czeczenii. My wiemy, co w Czeczenii się działo i co dzieje się dziś. Jednocześnie stwierdzamy, że mało kto jest godzien naszej ochrony. W skali całości przyznaliśmy, proszę Państwa, raptem 200 osobom w skali całego polskiego państwa ochronę przez cały rok spośród 15 tysięcy. To jest raptem 1,3% wniosków. Ochrona dodatkowa, zwana w Polsce pobytem tolerowanym, następne 400 osób. Tak bardzo my pomagamy. To jest skala i miara naszej pomocy. Wariant trzeci. Przyjmować tylko tych imigrantów, którzy są dla nas z perspektywy Polski korzystni. I tutaj, proszę Państwa, te trzy płaszczyzny musimy rozpatrzeć, bo jeśli popatrzymy na migrantów w sposób nieelegancki, powiedzmy to wprost, absolutnie utylitarnie, czy są dla nas zyskiem, czy stratą, no to trzeba jakieś płaszczyzny do tego przyłożyć. Płaszczyzna ekonomiczna, ujęcie pierwsze. Publikacja z roku 2013 powstała w Instytucie Sobieskiego, która to publikacja nie traktowała o migrantach do Polski, nie traktowała o uchodźcach. Ona mówiła o ludziach, którzy Polskę opuścili i znajdziemy tam taki oto zapis. Największymi beneficjentami polskiej emigracji w latach 2014-20 będą gospodarki takich krajów jak, popatrzmy, mamy tutaj kilka państw Europy Zachodniej z kwotami wyrażanymi w grubych miliardach euro. I to są beneficjenci tego, że my wyjechaliśmy. Zastanawia mnie czasem, dlaczego my nie patrzymy w podobny sposób na tych, którzy tu chcieliby przyjechać. Być może oni też mają określoną, wyrażalną w złotówkach, euro czy dolarach wartość. Czyli kiedy Polak wyjeżdża, to zyskuje ktoś inny. Kiedy do Polski ktoś przyjeżdża, to my tracimy. Wrócę do tego wątku. Ujęcie pierwsze, drugi slajd. Perspektywa budżetu państwa. Ekonomiści z reguły mówią tak. Jeśli ci ludzie, którzy przyjadą, będą pracować, musimy im na legalną pracę pozwolić, to ważne, to budżet ma większe wpływy, bo jest więcej płatników. Ponieważ imigranci podejmują się płac z samego dołu drabiny społecznej, zapobiegamy strukturalnej inflacji, presji na płace. Społeczeństwo nam się odmładza, bo z reguły przyjeżdżają dość młodzi i na dodatek, pamiętajmy o tym mówią wszystkie opracowania o migracjach na całym świecie. Statystyczny migrant jest bardziej przedsiębiorczy, energiczny, inteligentny, cwany, jak czegokolwiek byśmy nie powiedzieli, niż ten statystyczny nie migrant, ten, kto zostaje, bo wyjeżdżają ci bardziej przedsiębiorczy. Z perspektywy zatem budżetu państwa problemem nie jest to, że ludzie napływają. Problemem jest coś zupełnie innego. Problemem jest to, że społeczeństwo rdzenne tych imigrantów nie chce. Że postrzega ich w kategoriach zagrożenia.
Ale cóż, mamy jeszcze perspektywę pracodawcy i perspektywę pracownika. Z perspektywy pracodawcy, jeśli pracownik jest tańszy, to doskonale. Jeśli jest zmotywowany do pracy, to doskonale. No, jest trochę kłopotów czasem, zanim on się nauczy języka. Poza tym nie wiemy, kim on jest i czasem możemy się naciąć. Przeczytaj. Proszę Państwa, to jest opowieść o pewnej Somalijce w pewnej warszawskiej restauracji. No ale cóż, ta Somalijka uważała, że to, co robi, jest zupełnie normalne, ponieważ w Polsce była dość krótko, a w miejscu, z którego przyjechała, ten kanon zachowań jest normą. Takich norm na świecie jest bardzo wiele, one bywają bardzo różne. Jedną z ciekawszych historii, która o tym opowiada, opisał w Hebanie Kapuściński, pisał bodaj o północnej Nigerii i swojej planowanej podróży autobusem. Mówi tak, podchodzę na przystanek autobusowy, podjeżdża autobus, wsiadam i pytam kierowcę, o której ruszamy. No bo nie ma przy słupku żadnej tabliczki z godzinami. Kierowca odpowiada, usiądź, jak przyjdzie pora, to odjedziemy. No to pisze Kapuściński, siadam i czekam. Mija 5 minut, 10, 15, wsiada jedna osoba do autobusu, druga. Autobus stoi, ja się denerwuję, idę do kierowcy, pytam, no to kiedy pojedziemy? Kierowca mówi, spokojnie, spokojnie. Siadaj, jak przyjdzie pora, to ruszamy. Wsiadają kolejni, kolejni. Kapuściński pisze, ja patrzę na tych ludzi i oni są wszyscy bardzo spokojni. Nikt się nie denerwuje, nikomu się nie śpieszy, nikt nie zerka nerwowo na zegarek, tylko ja się denerwuję. Proszę Państwa, kiedy autobus ruszył? Jak ostatnie miejsce zostało zajęte? Nie było czegoś takiego jak rozkład jazdy. Rozkładem jazdy jest pełny autobus. To jest sygnał. Jedziemy. Zobaczcie Państwo, w naszych realiach no totalny absurd. Kuriozum można by powiedzieć. No przecież tak się nie da. Nie, tak się da. Tylko tak się da gdzie indziej. W momencie, kiedy to gdzie indziej z tym tu się w jakiś sposób spotyka, żeby nie powiedzieć zderza, czasem mają miejsce takie sytuacje. No i mamy jeszcze, proszę Państwa, perspektywę pracownika, dla którego imigrant to jest generalnie konkurencja. Wszystko to, co z perspektywy budżetu państwa albo pracodawcy, na przykład tańszy pracownik, jest w imigrancie dobre, dla pracownika jest złe. I tu, cóż, wystarczy, że rozejrzymy się wokół i stwierdzimy, że większość nas jest pracownikami. Pracodawców mamy stosunkowo niewielu, a to oznacza, że globalnie jako społeczeństwo patrzymy z perspektywy pracownika, a nie pracodawcy bądź gospodarki. Drobny wtręt. Popatrzmy, jak sytuacja demograficzna przekładająca się na gospodarczą w Polsce wygląda obecnie i jak wyglądać będzie w najbliższej przyszłości. Mamy około 38 milionów ludzi, około milion mniej mieszka na stałe. Emigrację z ostatniej dekady szacujemy tą skuteczną, trwałą, pełną na 1 do 2 milionów ludzi. Rokrocznie liczba ludności Polski spada za sprawą zarówno wyjazdów, jak i za sprawą przyrostu naturalnego, który od wielu, wielu już lat, od ponad 15 lat oscyluje w okolicach zera. Kobiety rodzą coraz mniej dzieci. Liczba, którą tu widzimy, to liczba dzieci urodzonych przez przeciętną polską kobietę przez całe jej życie. Ten wskaźnik spada, jeśli jest on niższy niż 2,1. Wówczas nie możemy mówić o tak zwanej prostej zastępowalności pokoleń. Innymi słowy, w długim horyzoncie czasowym liczba ludności Polski będzie spadać. Kobiety rodzą dzieci coraz później. Cóż, w średniowieczu to było lat naście. Jeszcze 30 lat temu to było poniżej 25 lat. Ten wskaźnik szybko rośnie. Oczywiście starzejemy się jako społeczeństwo. Piramida płci i wieku coraz bardziej przypomina taki dzwon, można by powiedzieć, a nie piramidę Cheopsa, jak w przypadku społeczeństwa młodego. To wszystko oczywiście za sprawą tego, że żyjemy coraz dłużej. Średnia wieku polskich kobiet
już przekroczyła 81 lat, polskich mężczyzn prawie 74. Zasadniczo powinniśmy się z tego cieszyć, no skoro idziemy do cioci na imieniny i śpiewamy cioci, którą lubimy skądinąd 100 lat, no to chyba życzymy jej dobrze, a nie źle, tak? Czyli jest to takie trochę schizofreniczne, bo z jednej strony chcemy żyć dłużej, dłużej znaczy lepiej w podtekście, a z drugiej strony patrzymy, że się starzejemy i to jest złe. No to zdecydujmy się. No albo chcemy żyć dłużej, albo nie. Akcentując sprawy gospodarcze, cóż, ostatnio ciągle nam się mówi, ile to będziemy na emeryturach zarabiać, albo że emerytur to już w ogóle nie będzie, jak przyjdzie do pierwszej wypłaty. Kolejne wyże demograficzne to wskaźnik urodzeń w Polsce przez ostatnie 60 lat. Są coraz mniejsze. Kiedyś rocznie rodziło się prawie 800 tysięcy dzieci. Pokolenie później nieco ponad 700 to było maksimum. Pokolenie później, popatrzmy, niewiele ponad 400. Innymi słowy, będzie w sensie demograficznym już tylko gorzej. Trzy prognozy. Liczba urodzeń do roku 2050 i liczba zgonów, zatem w Polsce będzie coraz mniej ludzi, co widać na tym wykresie. 50 rok prawdopodobnie 34 miliony ludzi. I struktura płci i wieku to struktura obecna, a to przyszła z roku 2050. Taka butelka Coca-Coli wydłużająca się w górnych rewirach. To nas czeka. To nas czeka. Jeśli nie wydarzy się nic o charakterze katastroficznym i oby się nie wydarzyło. No ale taka jest naturalna kolej rzeczy, obserwujemy to we Włoszech, w Japonii i tak dalej. Proszę Państwa, perspektywa społeczna. Jeśli przyjeżdża do nas imigrant, to nie jest tak, że tylko on się może nauczyć czegoś od nas. My od niego też się możemy czegoś nauczyć. Może jak od tej Somalijki, trochę zdrowszego niż prezentujemy to w większości przypadków, dystansu do codzienności, może trochę mniejszego pędu za pracą, pieniądzem, Bóg wie za czym, ale imigrant statystyczny, gdzie nie popatrzymy, w Szwecji, w Holandii, w Niemczech, we Francji, jest w znacznie większym odsetku biorcą pomocy społecznej niż rdzenni mieszkańcy tych państw. W znacznie większym stopniu partycypuje, może nie nazbyt zręczne słowo, w tych negatywnych wskaźnikach, takich jak przestępczość, tutaj na przykładzie Holandii, czy aktualnym przykładzie Niemiec. Obiecałem się tego wystrzegać, ale nie sposób tutaj o tym nie powiedzieć. No i wreszcie mamy całą szeroką paletę konfliktów kulturowych. Od pozycji społecznej kobiety, która z reguły będzie w społecznościach imigranckich niższa niż jest u nas, od prób nawracania mieszkańców rdzennych na swoją religię, prób tłumaczenia, my mamy takie zwyczaje, powinniście je szanować, choć one są niehumanitarne w gruncie rzeczy, polecam wizytę w takiej ubojni, w której można zobaczyć, jak to wygląda. Nie będę tutaj Państwu prezentował zdjęć. Przez takie sygnały, że coś będzie się chyba działo nie do końca tak, jak ta choinka w duńskim Kokedal, która była co roku, aż w pewnym momencie w Radzie Miasta, przed dwoma czy trzema już laty, większość uzyskali przedstawiciele, członkowie wspólnoty muzułmańskiej, którzy powiedzieli koniec z choinką, bo coś, co sobie wysoko cenimy w naszej części świata, wolność słowa. Proszę Państwa, ja to zilustruję serią obrazów, które wciąż mam przed oczyma, choć to historia sprzed 10 równo lat. Podczas turystycznego pobytu w Londynie na placu Trafalgar wlazłem w sam środek gigantycznej demonstracji brytyjskich muzułmanów protestujących przeciwko opublikowanym 4 miesiące wcześniej w największym duńskim dzienniku karykaturom Mahometa. Duńczycy w międzyczasie, 31 stycznia 2006 roku, złamali się i przeprosili. Powiedzieli, no tak, rzeczywiście nie powinniśmy byli tego robić, nawet mimo, że mamy wolność słowa, którą sobie cenimy. Demonstracja i tak się odbyła i wyglądała mniej więcej tak. Islam mówi, nie obrażaj religii innych ludzi.
Wolność słowa, tanie oszczerstwa. O, tam w tle. Czy w Danii tutaj, no, czy w Danii nie uczą was manier? Świeccy ekstremiści. Uważajcie z Mahometem, to takie z wyciągniętym w górę palcem. Jezus i Mojżesz byli prorokami islamu. To moje ulubione. Wojna z terrorem to wojna z islamem. To było w czasie, kiedy Europa była obecna militarnie w Iraku i Afganistanie, stąd prawdopodobnie jeszcze ten napis, ten plakat. Było głośno, było... Nikt tam chyba nikogo nie pobił. Czytałem potem relacje, nic się w sumie strasznego nie stało. Brytyjska prasa pisała o tym, że to bardzo pokojowa demonstracja, jakieś 10-12 tysięcy ludzi. Pisali to chyba w kontekście demonstracji starszej o 3 tygodnie, gdzie na analogicznych planszach były napisy nawołujące do ścięcia głów wszystkim tym, którzy przyłożyli ręce do obrazy uczuć religijnych muzułmanów. W tej wcześniejszej demonstracji już nie brałem udziału. Zapytałem jednego człowieka, który stał i się przysłuchiwał temu, co się dzieje, w jakim języku oni mówią, bo nie mówili po angielsku. Usłyszałem zdumiewającą dla mnie odpowiedź, nie mam pojęcia. Mówię, tak? No to o co chodzi? A ten człowiek pośpieszył szybko z wyjaśnieniem i mówi tak. Mówcy się zmieniają. Trzy osoby wstecz był człowiek mówiący w urdu, w moim języku. A potem przyszedł kolejny i kolejny i kolejny, bo tu są ludzie z całego świata. Sobie pomyślałem rany, ludzie z całego świata, ale oni są wszyscy w Wielkiej Brytanii. Czemu oni nie mówią po angielsku? Chyba dlatego, że oni po prostu nie są zintegrowani. I tu jest chyba pogrzebany jeden z licznych psów, że tak to ujmę. Płaszczyzna trzecia, płaszczyzna polityczna. Proszę Państwa, napływ imigrantów to jest stwierdzenie faktu. To jest zmiana struktury etnicznej tego państwa i już. I to ma określone, czy może mieć określone konsekwencje polityczne. Jakie na przykład? Ano takie, że skoro imigranci przybyli skądś, to oni swoje, mówiąc lekko patetycznie, serca zostawili tam. To trochę tak, jak my jedziemy do Chicago. Rzucamy Lublin, Warszawę, Wrocław, jedziemy do Chicago. I przecież my do dzieci swoich w jakim języku będziemy mówić? No po polsku, tak? Żeby podtrzymać więź z ojczyzną, żeby dziecko jak wróci na wakacje do dziadków, mogło się z nimi porozumieć. To jest najzupełniej oczywiste wtedy, kiedy my wyjeżdżamy. Kiedy oni przyjeżdżają, nie dziwmy się, że robią dokładnie to samo. To wymusza na państwie szereg zmian. Na przykład związanych z koniecznością nauczenia imigrantów swojego języka, ze stworzeniem im takich możliwości. Ale to są drobne zmiany, czasem są one dużo większe. Na pewno Państwo pamiętacie, że Stany Zjednoczone przystąpiły do zarówno pierwszej, jak i drugiej wojny światowej bardzo późno. Historycy powiedzą doktryna Monroe o niemieszaniu się w sprawy reszty świata. Tak, ale nie tylko doktryna Monroe. Tam w grę wchodziła jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Największą grupą wśród przodków dzisiejszych Amerykanów, proszę Państwa, wcale nie są Anglicy. Bo my często Stany utożsamiamy z takim przedłużeniem Anglii czy Wielkiej Brytanii za oceanem. Nie. Anglicy są dopiero trzecią największą grupą wśród przodków dzisiejszych Amerykanów. Największą są Niemcy. Największą są Niemcy. Prawie co szósty Amerykanin, 46 milionów ludzi według spisu z 2000 roku, ma niemieckie korzenie. Diaspora niemiecka była na tyle silna, że ona hamowała zaangażowanie Stanów w wojny, w której no wiadomo było, że jeśli Stany wezmą w niej udział, to nie po stronie niemieckiej, tylko po przeciwnej. No i cóż, zmiany w systemie prawnym, zmiany w edukacji, przenosząc to znowu na europejski grunt. Cóż, dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem nauczania. Także w zajęciach z WF-u i biologii. A co, kiedy to dziecko jest dziewczynką, ma 13 lat i pochodzi z muzułmańskiej rodziny, ortodoksyjnej.
I problem jest w zasadzie nierozwiązywalny, bo albo dziecko łamie reguły, czy stwarzamy z powodów religijnych, czy kulturowych wyjątek, albo dziecka pozbawiamy prawa do kultywowania swoich obyczajów. Tego typu, przed tego typu problemami stajemy. Spróbujmy to wszystko podsumować. Mam wrażenie, choć jest to subiektywne, zastrzegam, że na płaszczyźnie ekonomicznej, ważąc ją bardzo prosto, państwo, pracodawcy, pracownicy, mamy dwie zalety i jedną wadę, czyli korzyści przeważają. Na płaszczyźnie społecznej oraz politycznej mam wrażenie, że przeważają problemy. I mimo tego, że można tę miarę chyba wszędzie w świat przenieść, to istnieją na świecie takie państwa, gdzie popatrzmy, blisko 80% ludności to są imigranci i w tych państwach też się żyje, w niektórych wręcz bardzo dobrze lub doskonale. Nie chcę eksponować przykładu takich państw jak Monako, ono jest bardzo specyficzne, ale w wielu innych, w tym w Luksemburgu, popatrzmy, prawie 40%, czy Izraelu prawie 40%, można żyć bardzo dobrze, czasem jak w Izraelu z konfliktami, czasem jak w Luksemburgu zupełnie bez nich. Jak to wygląda w Polsce? Tu można by mówić bardzo długo. Ja zdecydowałem się zamknąć to tylko w dwóch zeszłorocznych sondażach. Jeden z maja 2015, drugi z początku grudnia 2015. Przyjąć imigrantów, przynajmniej na jakiś czas, a potem się zobaczy, prawie 3/4, absolutnie nie przyjmować, tylko co ósmy ankietowany. Mija raptem pół roku. Przyjąć 5%, przyjąć, a potem odesłać, mniej więcej co trzeci ankietowany, absolutnie nie przyjmować, ponad połowa. To jest miarą tego, jak szybko zmienia się nasze podejście. Zobaczmy, ta sama sondażownia, ta sama metodologia badania. Więc bardzo szybko nasz stosunek do tego się zmienia. I tu, proszę Państwa, zmierzając pomału ku końcowi, chciałbym pewną klamrą zamknąć początek i koniec. My, kiedy patrzymy na Polaków jadących do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do Niemiec, Stanów, Kanady, dokądkolwiek, patrzymy na nich w kategoriach utraconych korzyści. Emigracja jest zła, bo przecież nie będą tu pracować, nie będą budować naszego systemu emerytalnego, naszego dobrobytu, bo się starzejemy i tak dalej. Odpływ jest zły. A jednocześnie państwa, do których ci ludzie jadą, ustami znacznej części, czasem znacznej większości swoich mieszkańców, obywateli, mówią: my ich nie chcemy. Oni są dla nas zagrożeniem, a to jest przecież ten sam człowiek. Czyli tu jest świetny, a tam jest zły? Przyznam, że sporo czasu mi zajęło, zanim wpadłem na to, jak to w ogóle można wytłumaczyć. Weźmy takie dwa państwa, które łączy migracja. Z Polski człowiek jedzie do Francji i my z Polski wypuszczamy, no, po prostu cud. Przedsiębiorczego, energicznego, fantastycznego. A tam przyjeżdża szkodnik. Ktoś, kto psuje rynek pracy, kto się nie chce integrować, kto się nie nadaje. Jak to jest możliwe? Ta transformacja się odbywa, nie wiem, w samolocie? No takie transformacje, proszę Państwa, się zdarzają. Saudyjki w Riyadzie wsiadają okutane we wszystko, co nakazuje im lokalna kultura. Nie widać im nic, nawet oczu, bo tu jest taka okrateczka, jak samolot w powietrzu przekracza granicę Arabii Saudyjskiej, idą do toalety i wychodzą, o, tak, tak, i umalowane po europejsku. Jadą na zakupy. No przecież nie będą się wydurniać. W jakiejś Francji, w Paryżu czy w Londynie. Tak to wygląda. Teraz pytanie, czy jak Polak jedzie do Francji, to jest tak samo? No przecież nie. Zwróćcie Państwo uwagę, że możemy tutaj dowolną parę państw połączonych migracjami pokazać. I za każdym razem będzie to samo. Wyjeżdża nam ktoś świetny, a przyjeżdża ktoś zły. Choć czasem na ostatnim przykładzie, ja tutaj zamieściłem mapę Filipin oraz Australii, mamy do czynienia z drobną modyfikacją. Władze Filipin, proszę Państwa, aktywnie zachęcają swoich mieszkańców do wyjazdu. Mówią: jedźcie gdziekolwiek. Czemu?
bo wiedzą, że oni pojadą tam sami, zostawiając swoje rodziny, którym przyśną potem dolary i w ten sposób będą budować gospodarkę Filipin. To samo dzieje się w Meksyku, a teraz zaskoczenie, proszę Państwa, w Polsce też. Tyle tylko, że w Polsce miało to miejsce w latach 30., kiedy nasze państwo płaciło chętnym bilety do Brazylii po to, żebyśmy my tam pojechali. Uważano, że tu jest nas za dużo. A skolonizować dla Polski Brazylię, w sumie czemu nie? Autentycznie, całkiem serio takie pomysły rozważano. Podejdźmy do tego zatem troszkę bardziej naukowo, na moment. Jeśli ten migrant z Polski do Francji, z Algierii do Holandii, tu takie państwa były, z Indii do Wielkiej Brytanii, czy skądkolwiek, dokądkolwiek jedzie, to on tu i tam jest taki sam. Jego tak zwany kapitał ludzki, wiedza, umiejętności, potencjał są identyczne, ale on żyje w innych środowiskach. Tu jest u siebie, a tam jest nie u siebie. Nie zna lokalnych obyczajów, jak ta Somalijka, nie zna języka albo zna go słabo, nie zna niuansów systemu prawnego, podatkowego. Polacy w Niemczech, dziś jest już inaczej, ale kiedyś nagminnie przejeżdżali zdumionym Niemcom przed nosem na przejściach dla pieszych, bo tam od zawsze się hamuje, a u nas od niedawna. W rezultacie mamy różnicę kapitału społecznego tak zwanego, czyli tego, który wynika z osadzenia danego delikwenta, migranta w jego otoczeniu. On w Polsce, w kraju emigracji jest jakiś tam. W kraju imigracji prawie zawsze jest niższy i prawdopodobnie z tego wynikają problemy. Gdyby zatem, próbując jeszcze inaczej to wszystko podsumować, spróbować zważyć za i przeciw, to myślę, że można by popatrzeć na to tak. Za przyjmowaniem imigrantów na pewno przemawia perspektywa państwa i perspektywa pracodawcy. Przeciwko przemawia perspektywa pracownika, perspektywa społeczeństwa, które się boi obcych i płaszczyzna polityczna. To tylko pewien ideogram, ale z prawej strony ten ciężar chyba jest większy, więc generalnie społeczeństwa są przeciwne, bo społeczeństwa nie patrzą z perspektywy budżetu państwa, tylko z perspektywy własnych obaw. Co zatem my w Polsce możemy zrobić? Proszę Państwa, możemy zrobić wiele różnych rzeczy, poczynając od tego, że nie będziemy robić nic i będziemy czekać, co się wydarzy, kiedy dużo imigrantów do nas przybędzie. Czy oni będą ekonomiczni, czy oni będą polityczni? Z naszej perspektywy, proszę Państwa, nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Bo to, czy chirurg ucieknie nam, wymyślam, z Pakistanu i przyjedzie do Polski, ponieważ tam należy do hinduskiej mniejszości, która jest prześladowana, czy on przyjedzie dlatego, że stwierdzi, w Polsce będzie mi lepiej, dla nas nie ma żadnej różnicy. To jest chirurg z Pakistanu. Teraz pytanie, czy ten chirurg ma szansę tu też być chirurgiem? Czy my jesteśmy w stanie, czy chcemy wykorzystać jego potencjał i kompetencje? W czym jest problem? Problem, proszę Państwa, jest w tym, że my nie wiemy, co my chcemy, ponieważ na skalę ogólnokrajową my nie mamy nawet zalążka polityki migracyjnej. 2012 rok, grupa urzędników z kilkunastu ministerstw i innych organów centralnych plus grupa naukowców publikuje dokument pod tytułem Polityka migracyjna Polski. W tym dokumencie jest napisane, że politykę migracyjną trzeba stworzyć. Ja wnioskuję, że skoro trzeba ją stworzyć, to znaczy, że jej nie ma. I wiele innych dokumentów właśnie o tym mówi. Ja byłbym skłonny twierdzić, że jeśli już mielibyśmy przygotowywać się na przyjmowanie migrantów, którzy, bądźmy tego świadomi, prędzej czy później do Polski trafią. Prawdopodobnie w niewielkich liczbach, bo my jesteśmy jako społeczeństwo przeciwko. To dobrze byłoby nie czekać, aż ta liczba gwałtownie nam wzrośnie, z opracowywaniem na przykład modelu integracji imigrantów. My mamy całą paletę modeli stosowanych w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej. Możemy prześledzić zalety i wady, błędy i sukcesy i na tej bazie, na tym fundamencie możemy spróbować stworzyć własną politykę migracyjną. A co my robimy? Proszę Państwa, nie robimy nic.
20 kilka lat temu demografowie, spece od migracji zgłosili się do ówczesnego rządu z hasłem: słuchajcie, opracujmy coś, bo to nas czeka. Co usłyszeli? Mamy poważniejsze sprawy na głowie, to Polski nie dotyczy i jeszcze długo nie będzie. Takie impulsy ze środowiska naukowego idą raz na parę lat i za każdym razem komunikat zwrotny jest taki: to nas nie dotyczy. I jakoś decydenci nie są w stanie przyjąć do wiadomości, że lepiej być przygotowanym niż czekać, bo w pewnej chwili może nam zabraknąć czasu. Ja jestem, proszę Państwa, zwolennikiem tezy, że jeśli mielibyśmy taką politykę migracyjną w Polsce tworzyć, to trzeba ją w przestrzeni zróżnicować. Dlaczego? Dlatego, że Polska, jak i każde inne państwo, jest tak zbudowana, że są regiony sukcesu, tak zwane regiony rdzeniowe, i są regiony zapóźnione w rozwoju, słabiej rozwinięte, zwane peryferyjnymi. Wyobraźmy sobie, że to jest Polska jako państwo średnio rozwinięte pomiędzy na przykład Wielką Brytanią czy Niemcami, a państwem w jakimś tam układzie rozwiniętym najsłabiej, to może być Ukraina, to może być Pakistan. W Polsce są regiony rdzeniowe i w Polsce są regiony peryferyjne. Takim regionem jest Lubelszczyzna. Zatem jeśli prześledzimy sobie na bazie czy tej analizy, czy jakiejkolwiek innej, poziom peryferyjności różnych regionów, to możemy przecież dojść do wniosku, że jeśli mamy regiony rdzeniowe, jak nie wiem, śląskie czy mazowieckie, to tam my nie potrzebujemy kapitału ludzkiego, ale jeśli ten chirurg z Pakistanu gdzieś będzie potrzebny, to skierujmy go tam, gdzie on nam się najbardziej przyda, czyli do regionów peryferyjnych na przykład. Innymi słowy, jeśli dostrzegamy zyski ekonomiczne na skalę ogólnopaństwową, to warto byłoby skoncentrować się na tym, jak zminimalizować negatywne skutki społeczne, bo one są i będą. Kiedy nam będzie najłatwiej? Proszę Państwa, wtedy, kiedy różnice kulturowe będą najmniejsze. To jest zupełnie naturalne i oczywiste. Ja osobiście ogromny potencjał widzę w naszych najbliższych sąsiadach, w Ukraińcach. I to, uwaga, proszę Państwa, nie tylko w tych, którzy przyjadą kiedyś, bo przyjadą, tylko w tych, którzy tu są od lat. Mam taką koleżankę, która jest etniczną Ukrainką. Za późno przyszło mi do głowy, żeby ją tutaj zaprosić i powiedzieć, żeby coś Państwu powiedziała. Nie poznalibyście Państwo, że ona nie jest Polką. Ona po polsku mówi tak jak ja. Jest etniczną Ukrainką, przyjechała tutaj z mężem i najstarszym dzieckiem, dwójka kolejnych dzieci tutaj się urodziła. Na polskie obywatelstwo czekała 14 lat. Wyobraźmy sobie siebie w Chicago, siebie w Sztokholmie, siebie w Glasgow. 14 lat? Szaleństwo, prawda? Zawsze brakuje nam tej drugiej perspektywy, wczucia się w skórę tego kogoś innego. Takich ludzi jak ona. Mamy tu w Polsce, wedle różnych szacunków, od kilkudziesięciu, 60, 70 tysięcy, nawet do 300 tysięcy, jeśli mówimy o samych obywatelach Ukrainy. Niektórzy podają jeszcze wyższe liczby. I oni bardzo często żyją wśród nas od lat. Oni nam nie przeszkadzają, oni są z nami zintegrowani, ale często są nielegalni. Jeśli byliby legalni, byłoby nam łatwiej skorzystać z ich obecności i ich pracy. Paradoksalnie, bo jest to paradoks, liberalna polityka migracyjna powoduje, że ci, którzy przyjeżdżają, są głównie legalni. I na tym by nam zależało. Restrykcyjna powoduje, że jak ktoś koniecznie chce, to i tak przyjedzie nielegalnie, tylko będzie się ukrywał. W mniejszym stopniu skorzystamy z jego obecności. Dlaczego migracje legalne są lepsze? O tym ekonomiści mówią powszechnie. Migrant legalny, który ma prawo do pracy, płaci podatki. My wiemy, że on istnieje, więc możemy go w jakiś tam sposób śledzić, kontrolować w pozytywnym rozumieniu tego słowa i możemy pracować nad integracją, dzięki czemu ona będzie szybsza. Jeśli on jest nielegalny, on się będzie ukrywał. On, jeśli dostanie w łeb od polskich, od jakiegoś polskiego obywatela, o może tak, to on nie pójdzie na policję i nie powie: zostałem pobity. Bo przecież natychmiast okaże się, że on jest nielegalny i go wyrzucą. Więc on będzie cierpiał w milczeniu, tak? A bandyci będą dalej chodzić po ulicach. No to pierwszy z brzegu przykład. Zatem, proszę Państwa, jeśli ktoś już tutaj miałby być, to z naszej perspektywy najkorzystniejsze jest to, aby byli to ludzie,
którzy już tu są, my ich po prostu powinniśmy wydobyć, odkryć. Pozwolić im tutaj być legalnie. A jeśli chodzi o kolejnych, w moim przekonaniu, trzeba przyjmować ich z głową i z rozsądkiem. Na zakończenie, ostatni slajd. Bardzo Państwa proszę o przeczytanie pewnej całkiem świeżej, bo sprzed raptem 2 tygodni myśli profesora Macieja Duszczyka. Cóż, ja też nie mam zamiaru się bać. Mam nadzieję, że Państwo dzielicie ze mną i z panem Duszczykiem to odczucie. Tym cytatem chciałbym zakończyć moją dzisiejszą opowieść. Bardzo Państwu dziękuję.